Dla odmiany w studiu antystacji zaimprowizowanym w Domu Kultury Salwe, grupa Gaga. W tamtym roku wygraliście Jarocin. Kiedy ja zaczynałem jeździć do Jarocina, wszyscy twierdzili, że z tego, że wygra się Jarocin, mogą powstać wielkie sprawy, nagrania, koncerty, tym podobne historyjki. Czy w tym momencie da się wyżyć z punk rocka? Nie. Absolutnie nie? Można kupić trochę sprzętu za nagrodę. Tak zrobiliśmy. Jeżeli jest to, ma być to rynek podziemny, ma być to rynek, który niszczy wszelkie możliwe kanony, czy macie zamiar wydać jakąś oficjalną płytę? Może będzie kompakt, jak dobrze pójdzie kaseta, a kaseta nazywa się Kaszanka i Wino. No, Kaszanka i Wino. Co jest smaczniejsze? No ja myślę, że po prostu kaszankę należy spożywać z czerwonym winem wytrawnym albo półsłodkim. Czy może być to Bożole? Jakie? Bożole. Ja nie znam tego wina, ale chętnie się napiję. Mogę zmontować kaszankę. Była to Gaga, po prostu Gaga.